Ja myślę, że nikomu nic już udowadniać nie musimy, bo już dużo razy i no wiele razy coś udowodniłyśmy. Ewa Swoboda, zwarta i gotowa na szybkie starty w Eugene? Myślę, że jestem gotowa. Powoli zbliżamy się do startu już za... który dzisiaj? Poniedziałek. No to już w sobotę starty, biegam na setkę, a potem z dziewczynami w sztafecie. Fajnie jest tu wrócić po 8 latach, bo 8 lat temu byliśmy tutaj na Mistrzostwach Świata Juniorów, także fajnie, fajnie jest wrócić. Temu powrotowi towarzyszą jakieś szczególne emocje, spotęgowane tym, że, no, że w tym sezonie halowym, czy w zeszłym sezonie na stadionie, no nie było tak, jak wszyscy tego zakładaliśmy, ty przede wszystkim, to czy teraz ten powrót to jest dodatkowa emocja taka, że wracasz w to miejsce, w którym byłaś 8 lat temu, a dodatkowo wracasz w super stylu, no bo ten sezon pokazuje, że naprawdę możesz robić wielkie rzeczy. Miło mi to słyszeć. Znaczy się, fajnie by było, jakbym była piąta w finale, tak jak na Mistrzostwach Świata Juniorów, ale tutaj jest wysoka stawka, trzeba będzie dobrze powalczyć, żeby w ogóle wejść do finału. Co będzie, zobaczymy. Bardziej nastawiam się na Mistrzostwa Europy. Myślę, że tam będzie jakby... nie łatwiej, ale może trzeźwiej myśleć o tym, żeby zdobyć medal. No tutaj niestety jeszcze świat ucieka, także miejmy nadzieję, że uda się go kiedyś dogonić. No i co? No jest fajnie. A ten czas taki, bo wiadomo, trening treningiem, ten reżim treningowy, przygotowanie do startu to jest najważniejsze, ale ten czas taki wolny, luźniejszy, jak sobie pożytkujesz? Zwiedzanie, zakupy, jakieś takie must have rzeczy, które sobie założyłaś, że musisz zrobić tutaj w Stanach? Znaczy się, mnie Stany aż tak bardzo nie jarają. Jestem tutaj już trzeci raz, także już myślę, że to pierwsze wow minęło. Fajnie, że tu jesteśmy. Fajnie było się przejść do galerii, bo w sumie tylko tyle nas interesowało tutaj. Chciałyśmy sobie kupić bluzy z Gapa, ale niestety ich chyba już nie produkują. Więc wolny czas wypełniam spędzaniem go z Madzią i z Malwiną, z dziewczynami ze sztafety również. No i co? Czytam książkę i oglądam seriale. Jakoś muszę przeżyć ten czas. Powiedziałaś przed chwilą, że fajnie byłoby ten świat kiedyś dogonić. No, ty pokazujesz w tym sezonie, że gonisz go bardzo mocno. No to też widać po zaangażowaniu twojej trenerki, że też bardzo chce, żebyś ty ten świat dogoniła, żeby trochę udowodnić niektórym osobom, że jesteś w stanie to zrobić. I no, wytworzycie taki team, który się mocno uzupełnia, że dotarłyście się po tym czasie, kiedy było raz trudniej, raz łatwiej, ale dotarłyście się i teraz już no, tylko sięgać gwiazd, jak to mówią. Ja myślę, że nikomu nic już udowadniać nie musimy, bo już dużo razy i no wiele razy coś udowodniłyśmy. Myślę, że teraz po prostu pracujemy nad tym, co... nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, żeby nie zabrzmieć jakoś egoistycznie albo coś, ale nad tym, co nam po prostu się należy, bo były ciężkie czasy, teraz dużo zmieniłyśmy w treningu, ja zmieniłam dużo w swoim życiu, także myślę, że zejście pojedzie, że 11 sekund mi się należy. Więc wszystko robimy, żeby tak się stało. A czy sobie jeszcze coś chcesz udowodnić? Albo przede wszystkim sobie, co byś chciała udowodnić, czy na tych mistrzostwach, czy w ogóle w kolejnych sezonach? No to najważniejsze jest właśnie, żeby zejść poniżej 11, być w finale Mistrzostw Świata. No i zdobyć jakiś medal na Mistrzostwach Europy. To są takie moje cele, po których jak je osiągnę, to po prostu powiem sobie na koniec sezonu: udało ci się, Ewa, to był dobry sezon i jestem z ciebie dumna. Czyli start w Eugene tutaj to taki pierwszy krok, czy etap w dążeniu do realizacji celów. Tak.